Dzisiaj dotkniemy strefy animacji. Pokażę wam dwa narzędzia: CapCut oraz Premiere Pro. Uwierzcie mi, że animacja teraz jest naprawdę prosta. Nawet dla osób, które średnio się na tym znają. Nie musisz zatrudniać już dodatkowej osoby, by zrobiła dla ciebie film na social media. Zrób to sam. Poruszę główne różnice, pokażę możliwości, a na koniec wspólnie, ja i ty, podejmiemy decyzję, co będzie dla was lepsze, dla nas lepsze. Także bez owijania, zapraszam na film. Zacznijmy od najważniejszego, czyli cena. CapCut zyskuje popularność, ponieważ jego podstawowa wersja jest całkowicie darmowa. CapCut Pro oferuje dodatkowe przejścia, lepsze szablony oraz szerszą gamę narzędzi i funkcji, ale uwierzcie mi, podstawowa wersja robi tak niesamowite rzeczy, że w większości przypadków wystarczy wam właśnie opcja darmowa. Możecie łatwo dokonać aktualizacji i wybrać subskrypcję miesięczną, gdzie kosztuje to około 8 dolarów, lub roczną, około 75 dolarów. Cena ta może być nieco inna na dzień, w którym właśnie oglądacie poradnik, dlatego warto to sprawdzić. Z kolei Adobe Premiere Pro jest oprogramowaniem płatnym, a ceny wahają się od 23 dolarów miesięcznie do nawet 90, w zależności od planu subskrypcji. Jest możliwość, że wykupisz sobie sam program Premiere Pro lub cały pakiet programów z rodziny Adobe, czyli Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro i wiele, wiele innych, ale wtedy cena jest automatycznie dużo wyższa, więc warto się nad tym zastanowić, czy te wszystkie programy są dla ciebie tak istotne. Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność. CapCut jest zdecydowanie bardziej wszechstronny, dostępny na systemach Windows, Macintosh, Android czy iOS i nawet w przeglądarkach internetowych, więc właściwie możemy używać go wszędzie, gdzie jesteśmy. Z kolei Adobe Premiere Pro działa jedynie na komputerach stacjonarnych, Windows i systemy macOS, czyli nie obsługuje urządzeń mobilnych, jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i profesjonalny, więc potrzebuje stabilnego środowiska oraz dość dobrego komputera, by z nim pracować płynnie i bez problemów. Teraz przechodzimy do szablonu wideo. CapCut oferuje szablony już w darmowej wersji, a dodatkowe opcje są dostępne w wersji Pro. Z kolei Adobe Premiere Pro wymaga licencji Adobe Stock, abyście korzystali z szablonów, które możecie stamtąd właśnie pobierać. CapCut jest doskonały dla influencerów i twórców treści na platformach społecznościowych. Więc jeśli prowadzisz kanał na TikToku, Instagramie lub YouTubie, a tworzenie krótkich, dynamicznych filmów jest twoim celem, to CapCut może być idealnym wyborem. Jego prosty interfejs i łatwość użycia sprawiają, że nawet początkujący mogą szybko tworzyć naprawdę atrakcyjne filmy. Adobe Premiere Pro jest zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, pracujących nad bardziej zaawansowanymi projektami filmowymi. Jeśli jesteś filmowcem, reżyserem, czy też pracujesz nad ambitnym projektem filmowym, Adobe Premiere Pro dostarczy ci narzędzi do pełnej kontroli nad procesem edycji. To narzędzie dla tych, którzy chcą osiągnąć wysoki poziom precyzji i kreatywności w swojej pracy. Ważne fakty. Warto stwierdzić, co oferuje nam Premiere, a co oferuje nam CapCut. Na przykład przechowywanie w chmurze. CapCut na start oferuje nam 1 giga darmowej powierzchni. Jest możliwość oczywiście zwiększenia tej przestrzeni. Natomiast Premiere Pro zapewnia 100 GB dla każdego subskrybenta. Model cenowy. Jeżeli chodzi o CapCut, jest oczywiście opłacalny nawet z subskrypcją Pro. Jeżeli chodzi o Adobe Premiere Pro, jest on dość drogi, ale przeznaczony dla głównie profesjonalistów, którzy dobrze na tym zarabiają, więc to się po prostu opłaca. Jeżeli chodzi o szablony, to CapCut zdecydowanie jest wyróżnikiem, jest idealny dla influencerów i ludzi, którzy pracują z mediami społecznościowymi. Jeżeli chodzi o szablony, Adobe Premiere Pro wymagają niestety dodatkowej subskrypcji ze względu na Adobe Stock. Dodawanie napisów i efektów jest zdecydowanie łatwiejsze w CapCut niż w Premiere Pro, co sprawia, że jest to bardziej wygodny wybór dla twórców treści. Dodatkowo CapCut oferuje domyślnie funkcje takie jak efekty wideo, przejścia, tytuły, szablony podpisów, co ułatwia proces tworzenia bardzo, ale to bardzo łatwy. Słuchajcie, to tylko przykłady, ale kluczowe jest zrozumienie, że wybór między CapCut a Adobe Premiere Pro zależy od tego, jakie są wasze cele. Czy jesteście twórcami treści na Instagramie, czy profesjonalistami branży filmowej? Odpowiedź na to pytanie pomoże wam dokładnie określić,
który program lepiej spełni wasze oczekiwania. Liczę na to, że film, który dla was przygotowałem, wam się przyda i że te wszystkie rzeczy, te wszystkie porównania, to wam się to przyda i będziecie mieli łatwość wyboru pomiędzy właśnie oprogramowaniem CapCut, a w tym przypadku Premiere. Więc jeżeli to się przydaje, to dajcie lajka i napiszcie komentarz, że wam się to przydało. Bardzo, ale to bardzo mnie to wspiera i mi pomaga i wierzę w to, że jeżeli dostanę taki komentarz lub lajka, to znaczy, że mam robić więcej takich materiałów. A na dzisiaj to oczywiście wszystko, także do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, miłego wieczoru. Cześć!